Analizujemy to, co jest sercem przysięgi małżeńskiej. Początkiem tego serca przysięgi małżeńskiej było wypowiedzenie słowa: Biorę Cię za żonę czy za męża, czyli za osobę, którą kocham bezwzględnie najbardziej na tej ziemi. I teraz następuje kolejne słowo, niesamowicie ważne, i ślubuję Ci. Co znaczy słowo ślubuję? To znaczy podejmuję decyzję. Otóż małżeństwo jest dlatego tak ważne, bo to jest oświadczenie woli. To jest oświadczenie publiczne przed Bogiem i przed ludźmi, nie tylko przed narzeczoną, narzeczonym, oświadczenie mojej decyzji, na co się decyduję. Za chwilę będzie o tym właśnie na co się decyduję, ale najpierw jest podkreślenie, to jest moja decyzja, to co teraz następuje, to że wziąłem ciebie za żonę, za męża i że teraz zacznę ci za chwilę coś ślubować, coś konkretnego, to właśnie jest moja decyzja. Czasami ktoś mówi tak z ironią księżenia, Marko, a po co mi ten ślub w XXI wieku? Po co mi ten świstek od księdza? Nie ja wiem, człowieku, to nie jest świstek od księdza, to jest twoja decyzja. Czyżbyś twoją decyzję tak lekceważył, to y, możesz nie dostać żadnego od, kwitka od księdza. No, w naszych biurokratycznych czasach jest potrzebny ten kwitek między uśmiechem, ale y, gdybyś y, gdyby zniknęli ludzie tej ziemi, zostałoby tylko was dwoje, ty i twoja narzeczona. Moglibyście bez żadnego kwitka z kancelarii od księdza, proboszcza być razem małżonkami, jeśli byście podjęli taką decyzję. Adam i Ewa nigdzie się nie zgłosili za swoją decyzją małżeńską, nie mieli żadnego kwitku, natomiast mieli decyzję. A więc decyduje się być z tobą na dobre i na złe, jako z żoną, jako z mężem, jako z osobą, którą kocham najbardziej na tej ziemi. Przed ślubem nie ma jeszcze takiej decyzji. Na minutę przed ślubem jeszcze on i ona są stanu wolnego. Mogą się je wycofać. Tu bardzo praktyczna uwaga, mianowicie jeżeli ona i on, choćby już byli narzeczonymi, współżyją, to zwykle mówią, proszę księdza, no to jest takie nasze współżycie. No, jest to słabość, grzech, wiemy, ale to jest no, mniej dramatyczne niż inne formy cudzołóstwa, no bo to jest współżycie przedmałżeńskie. Moi drodzy, nie współżycie nie prze, prze, przedmałżeńskie, jest to po prostu cudzołóstwo. Bo nigdzie ani ty dziewczyno, ani ty chłopcze nie masz zagwarantowane, że będziecie małżeństwem. Nigdzie takiej gwarancji nie macie. Jeszcze w czasie mszy świętej ślubnej, przed złożeniem przysięgi możesz się wycofać. Więc jeśli ty dziewczyno, czy ty chłopcze decydujesz się na współżycie, zanim złożysz przysięgę małżeńską, to po prostu decydujesz się na cudzołóstwo. A przez cudzołóstwo, przez tak ciężki grzech nie przygotowuje się do miłości. Grzeszenie nie jest drogą do miłości. Więc nie mówmy o współżyciu przedmałżeńskim, tylko poza małżeńskim. Nie jesteście małżonkami i nie wiadomo, czy będziecie. Co więcej, współżycie między narzeczonymi jest przeciwwskazaniem do ślubu, bo znaczy coś tutaj nie gra. Jedno z nich powiedzmy nie panuje nad popędem. No to wtedy nie jest stanie kochać. Drugie z kolei daje się terroryzować, szantażować, też w związku z tym nie jest w stanie kochać. Za słaba osobowość, za słaby charakter. I w związku z tym współżycie przed ślubem jest najczęściej drogą do rozstania. No zwłaszcza on, mężczyzna, przestaje być po współżyciu tak zauroczony tą dziewczyną jak wcześniej. No i zwykle, jak to się mówi, rzucił, dziewczynę wykorzystał i rzucił. Ale to przecież wiemy od, od tysiącleci, że tak to jest, tylko kwestia, żeby wyciągać wnioski. Więc yy, ślu słowo ślubuję ci oznacza, wiem, że teraz to, co się będzie działo, co za chwilę jeszcze dopowiem, i co będzie się działo po wyjściu z kościoła, to jest moja decyzja. To nie jest to, że Bóg mi tak każe, yy, to nie Bóg przesyła żonę męża, to my sobie wybieramy na naszą odpowiedzialność, yy, i to nie jest tak, że muszę. No, bo jak będę sam żył, czy sama? Nie, nie. To jest moja decyzja, świadoma, dobrowolna. I inaczej, małżeństwo jest w ogóle nieważne. I tutaj, żeby ta decyzja była ważna i błogosławiona, to musi być moja wolność. Czyli, przysięgę małżeńską może złożyć tylko człowiek, który ma największą władzę we wszechświecie, jak ja to lubię po mojemu określać, mianowicie władzę nad samym sobą. Czyli przysięgę małżeńską w sposób ważny może złożyć ktoś, kto panuje nad swoim ciałem, nad popędem, nad instynktami, kto panuje nad uczuciami, nad emocjami, nad naciskami zewnętrznymi, kto jest wolny, czyli ma władzę nad samym sobą, ma władzę kierowania własnymi słowami, czynami, decyzjami. To ja decyduję o moim życiu. Czyli ludzie uzależnieni, w czynnej fazie uzależnienia, czyli tu i teraz są alkoholikami, narkomanami, hazardzistami, czy uzależnionymi od, choćby chciałbym się powiedzieć, urządzeń elektronicznych, nie są w stanie zawrzeć, przynajmniej w tej fazie życia, ważnej, ważnego małżeństwa. Bo mogą powiedzieć słowo i ślubuję ci, ale nie są w stanie go wypełnić. Bo powiedzieć ślubuję ci, i wypełnić ślubowanie może ktoś, kto dysponuje wolnością. A więc złożenie przysięgi małżeńskiej jest tylko dla tych, którzy tu i teraz nie są zniewoleni ani jakimiś substancjami psychotropowymi, ani jakimiś zachowaniami, ani naciskami zewnętrznymi. Tylko wolny człowiek panujący nad sobą i zdolny do obronienia się przed negatywnymi naciskami środowiska może złożyć w sposób ważny przysięgę małżeńską.